Po 3 miesiącach przerwy uczniowie w końcu powrócili do szkół. Nie zasiedli jednak w swoich ławkach, a odebrali świadectwa i szybko powitali zasłużone wakacje. Ten rok szkolny był nietypowy dla wszystkich uczniów. Po szybkim przebrnięciu przez semestr zimowy, druga połowa była już trudniejszą przeprawą ze względu na stan pandemii. Najpierw zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice musieli zmierzyć się z nowością, jaką było zdalne nauczanie. Na pewno były jakieś niedociągnięcia i to nie ma siły, bo zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę praktycznie bez żadnych narzędzi i nie oszukujmy się, to co gdzieś tam na szczeblu centralnym zapewniano, że jest dobrze, nie było dobrze. Po prostu wszystko to zostało wypracowane przez samorząd i przez nauczycieli. Także tutaj chylę czoła przed obydwoma tymi, nazwijmy to, instytucjami. Myślę, że bardzo dużo się nauczyliśmy. Właśnie się szkolimy, mówię my jako dziesiątka, na wypadek, gdyby ta sytuacja miała się przedłużyć, albo przynajmniej wrócić w pewnym momencie kolejnego roku szkolnego, co do czego nie mam ja osobiście żadnych wątpliwości, obym był złym prorokiem. Na cierpliwość zostali wystawieni również ósmoklasiści wraz z maturzystami, którzy długo nie wiedzieli, czy i kiedy odbędą się egzaminy końcowe. Wszyscy uczniowie jednak wytrwali do końca i zasłużenie odebrali swoje świadectwa. Choć i ta uroczystość w tym roku przebiegła dość nietypowo. W 4 największych pomieszczeniach szkoły, czyli w auli, w 2 salach gimnastycznych oraz w 1 z korytarzy, urządziliśmy miejsca spotkań z całymi klasami. Między każdym spotkaniem następuje kwadrans na wietrzenie i dezynfekcję tego pomieszczenia, po czym przychodzi kolejna klasa i w ten sposób, mając dla nich 30 minut, rozdajemy świadectwa i co jest największą wartością i dlatego tak bardzo nam zależało na tym, żeby jednak to miało taki wygląd, nam ogromnie zależało na tym, żeby się z dziećmi po prostu zobaczyć na koniec. W inny sposób niż dotychczas postanowiono się pożegnać z uczniami w Małym Księciu, gdzie oficjalne gratulacje od dyrektor placówki uczniowie obejrzeli na dużym ekranie. Przed nami wakacje. Proszę, dbajcie o siebie wszyscy, nie lekceważcie zaleceń sanitarnych. Odpocznijcie, pomóżcie waszym rodzicom, zadbajcie o swoje zwierzęta. Zróbcie coś dobrego dla środowiska. I wracajcie wszyscy we wrześniu. Mam nadzieję, że rozpoczniemy rok szkolny w ogrodzie szkolnym. Tymczasem życzę wam udanych wakacji, udanych dni słonecznych w imieniu swoim, całego grona pedagogicznego i wszystkich pracowników szkoły. Do zobaczenia.